Cześć, witajcie na kanale o krosach i kładach. Ja jestem Eszkio i w dzisiejszym filmiku chciałbym wam trochę poopowiadać na temat dalszych postępowań po prostu w temacie motorynki i co dalej mam zamiar kupić, co się dzieje z motorynką właśnie i generalnie taki będzie to drugi filmik już informacyjny na moim kanale, w którym wam trochę poopowiadam. Jak widzicie, jestem w trochę innej dzisiaj scenerii, ponieważ są to tutaj tak zwane piaski, piachy, gdzie po prostu tutaj w mojej okolicy, na które bardzo lubią dzieciaki, młodzież przyjeżdżać, sobie śmigają na rowerach. Jak widzicie, tu są porobione jakieś rampy, zrobię zbliżenie, tu jest jakaś rampa, teraz powiększyli to ostatnio. No i generalnie są tu jakieś podjazdy, zjazdy, jakieś hopki różne fajne. Także dzieciaki mogą się wyszaleć tutaj, pojeździć sobie, pośmigać. Codziennie tutaj praktycznie są jakieś dzieciaki, jak jeżdżę tutaj, to codziennie właśnie widzę, że tutaj sobie jeżdżą. Także fajnie. I ja też nagrałem filmik. Będzie filmik właśnie tutaj z tych piasków. Mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie. Ale jak na razie chciałbym wam poopowiadać trochę. No to tak, zacznijmy może od motorynki. No to motorynka, jeżeli oglądacie mój kanał, to na pewno widzieliście filmik informacyjny, w którym mówiłem o tym, że kupiłem motorynkę i Ogara 205. I kupiłem je, wiedziałem o tym, że są one do remontu, że są one w słabym stanie, że nie jeżdżą, ale po prostu postanowiłem je kupić, co właśnie zachęciło mnie też do tego po prostu to, że motorynka ma papiery i właśnie tak sobie pomyślałem, że fajnie by było mieć motorynkę, tym bardziej już się interesowałem motorynką od dłuższego czasu, upatrzyłem taką właśnie taką okazję jakąś i właśnie postanowiłem, pojechaliśmy przyczepką, samochodem i przyczepką, no i właśnie kupiliśmy je, przywieźliśmy i po czym zawieźliśmy je od razu do mechanika. I co u mechanika? No mechanik, ten mechanik, u którego były te dwa motorki, zajmował się nie tylko naprawianiem motorów, kładów i tam skuterów i różnych takich, tylko po prostu to był jego tak jakby dorywczo, bo on też miał pracę swoją i tak jakby zawalone tam miał na tej działce faktycznie sporo tych właśnie tych sprzętów i po prostu stało to, przestało to po prostu. Kupiłem te dwa motory pod koniec, znaczy w środku wakacji, bo to był koniec lipca, no to tak, to był koniec lipca, jakoś 29 albo 30 i po prostu, no i co, no i wiecie, no i przestały te dwa motory tam u niego, tak właściwie u tego mechanika przez cały sierpień i przez początek września. No i właśnie one tam przeleżały, później poprosiliśmy, żeby ten mechanik tam właśnie coś zobaczył, w końcu trochę tam pośpieszaliśmy i w końcu zobaczył, że rozebrał te silniki w końcu po tym miesiącu i zobaczył, że no są one zalane, my wiedzieliśmy, że one są zalane, no ale po prostu no z myślą, żeby naprawić to, wiecie o co mi chodzi. Zabraliśmy później od tego mechanika te dwa motory i tak przestały u nas na działce przez jakieś, nie wiem, mniej więcej 2 tygodnie, coś w tym stylu i później całkowicie przypadkowo dowiedzieliśmy się od takiej jednej osoby, że po prostu tutaj w naszej okolicy jest taki właśnie mechanik jeden, który specjalizuje się właśnie w naprawianiu tych wszystkich silników, w tym wszystkim i samochody, i motory, i kłady, wszystko można do niego dawać i on będzie to wszystko naprawiał. No i my się bardzo ucieszyliśmy, no po prostu wiecie, że nie trzeba będzie gdzieś lecieć, nie wiadomo gdzie z tym, tylko że gdzieś tutaj w miarę na miejscu, bo to jest naprawdę niedaleko, niedaleko po prostu ode mnie. Ja właśnie cieszę się, bo nie trzeba nie wiadomo gdzie tego wozić, ani nie jeździć gdzieś, żeby płacić albo tam doglądać, wiecie o co mi chodzi. Także to jest jak najbardziej na plus, że jest to gdzieś w mojej okolicy. No i dalej, co chcę powiedzieć, to że motorynka już jest naprawiona. To jest właśnie bardzo fajne, bardzo się z tego cieszę. Jeździłem już na motorynce, filmik będzie na końcu, taki wstawka taka na końcu tego filmiku, jak jeżdżę na tej motorynce, już silnik wyremontowany. Jeszcze jest z niej trochę roboty, powiedział mechanik, że jeszcze z 3 tygodnie tak trzeba będzie, u niego jeszcze przestoi ta motorynka, że będzie jeszcze ją robił. No ale generalnie już silnik jest zrobiony, jeszcze trzeba ją będzie zrobić, generalnie tam ten silnik jeszcze dopracować, już dokończyć, żeby silnik już był zrobiony. Jak silnik będzie zrobiony, to zaniesiemy już tą motorynkę do
no, do lakiernika i u lakiernika będzie malowana. Także no, fajnie. Mam nadzieję, że mam taki zamiar właśnie zrobić ją albo na kolor czerwony, albo na biały, bo właśnie też to jest taka opcja, tak fajnie widziałem na tutaj na YouTubie, na internecie generalnie. Także to jest fajna sprawa. No i co dalej? Następną rzeczą jest to, że upatrzyłem sobie, patrząc po tych wszystkich OLX-ach, te inne tam sprzedajemy, różne takie, upatrzyłem, posłuchajcie, Simpsona. Simpson S51 Enduro. No i co ciekawe, właśnie nie no, z papierami ubezpieczony, także fajnie, upatrzyłem go takiego w dobrym stanie. Także to jest druga rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, że Simpson też będzie, bo już wpłaciliśmy tam generalnie pieniądze. No, ale jedyny minus to jest to, że jest ten Simpson dosyć daleko od po prostu naszego miejsca zamieszkania, także po prostu mój tata tam dowiedział się od znajomego, że bo jeździ na busach i jeździ po Polsce generalnie i mieszka tam w tamtych terenach, gdzie tego Simpsona właśnie chcemy kupić i zajedzie tam po tego Simpsona i go zabierze na busa i po prostu jak będzie gdzieś tam przejeżdżał, no to właśnie nam go zostawi. Także to bardzo fajnie się tak zgrało tutaj wszystko. No i co dalej, no. Simpson też będzie, motorynka będzie, a Ogar? Ogar poszedł na dużo części do motorynki, ponieważ wiecie, że motorynce i w Ogarze są takie same silniki. To po prostu, wiecie, wzięliśmy i po prostu powiedzieliśmy temu serwisantowi od tej motorynki, od Ogara, że jak będzie któryś z silników lepszy, to żeby tam wsadził do motorynki generalnie. Bo zależy nam bardziej na motorynce niż na ogarze. Ogar to właśnie, jak mówię, dam na części bardziej, pomyśleliśmy później, żeby zrobić to. I generalnie jak to już pójdzie na części, to powiedzieliśmy mechanikowi, że mu zostawimy tego ogara, bo on też tam ma ogara właśnie jakiegoś, którym też jeździ. Też może coś tam mu się przyda w przyszłości, żeby tam będzie potrzebował do, nie wiem, jakieś koła, cokolwiek, jakieś tam siedzisko, rama jakaś, no wiecie, o co mi chodzi. To zawsze coś tam się z niego weźmie, odkręci się, wsadzi do tego, co będzie tam potrzeba. Także tego ogara zostawimy na części, bo to i tak jest złom. Nie ma do niego papierów, a jak patrzyłem, to nie są one wcale jakieś takie bardzo drogie, jak motorynki, powiedzmy. Także tutaj ogara, nie będziemy w ogara inwestowali nic. No i co, no, to jest właśnie to, co chciałem wam powiedzieć, że, czyli podsumowując to, żeby wam tak podsumować, to, no to tak. Motorynka wyremontowana, silnik wyremontowany. Jest jeszcze do zrobienia coś tam w silniku, skręcenie tego silnika, bo on jest rozkręcony trochę taki. Pomalowanie motorynki na ładny kolor. No i Simpson będzie pod koniec jakoś października, może początek listopada będzie Simpson. Także też oczekujcie na filmiki, bo będą już niebawem. I co jeszcze chcę na koniec powiedzieć? Na koniec chcę powiedzieć wam, że dziękuję wszystkim za 200 subskrypcji na moim kanale, ponieważ niedawno wybiło 200. Dziękuję wszystkim za wsparcie, lajki, subskrypcje, komentarze. Naprawdę dziękuję wam. Wyświetleń też jest bardzo dużo już w sumie. Zsumowało się naprawdę sporo, z 36 tysięcy już pod wszystkimi w sumie, gdyby złączyć filmikami, to już tyle jest. Dziękuję właśnie wam, jeszcze raz powtarzam, za 200 subskrypcji. Będzie specjal już niedługo, na dniach, no, po prostu z okazji tych 200 subskrypcji. Właśnie z tego tutaj oto miejsca, czyli z Piasków. Nie wiem, czy dobrze uchwycone zostały tutaj przez telefon te wszystkie górki, te wszystkie skocznie, rampy, które tutaj są, ale naprawdę mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie i że no, będziecie się z tego cieszyli. O, tutaj jest między innymi taka fajna rampa, którą powiększyli. Chyba mówiłem wam już o tym na początku, ale pokażę wam jeszcze raz. Także tu jest właśnie ta rampa, powiększyli ją ostatnio. Też będzie coś tutaj stąd. Jak widzicie, tam jest skocznia. Zresztą wszędzie tu są jakieś skocznie. No, wszędzie tu są właśnie jakieś skocznie, jakieś rampy. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał i po prostu się dowiedzieliście czegoś, co będzie po prostu w przyszłości na kanale, już po prostu już niedługo. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Napiszcie coś, co o tym sądzicie i co proponujecie na dalsze filmiki. No i po prostu coś napiszcie w komentarzach właśnie. Zostawcie subskrypcję, to już mówiłem. Ja już wam dziękuję za oglądanie.
No i na razie, cześć.